I obiecuję panu posłowi Krzysztofowi, który tutaj pięknie mówił, że nawet jakby stanął tam na bramce, to ja dam radę. Ruch Palikota, proszę. Panie pośle, jak słyszę tę nowomowę dotyczącą swobody wypowiedzi w Platformie, na przykładzie ministra Gowina, myślę, że pan poseł chyba się naczytał za dużo Andersena i nie wiem, komu bije dzwon, a komu odbija de facto, no ale to już... To jest inna rzecz. Interesuje mnie kwestia prezydentury miasta Krakowa, bo tajemnicą Poliszynela jest to, że będzie pan kandydatem. Jak pan ma zamiar w ogóle powalczyć, skoro pan głosuje przeciwko interesowi Krakowa? Najlepszy przykład to była wschodnia obwodnica S7, gdzie zgodnie z dyscypliną partyjną zagłosował pan przeciwko tej kluczowej inwestycji dla Krakowa, a wyłamał się tylko poseł Gibała, którego pan później za to wyrzucił de facto z list wyborczych do Sejmu. Ma pan podzieloną strukturę i tak naprawdę to myślałem, że no chociaż kopie pan w tą piłkę z premierem i że coś pan ugra na tym dla Krakowa, ale wydaje mi się, że to jest samobój co najwyżej. Po pierwsze, z tą swobodą wypowiedzi, drogi młody przyjacielu, to jest tak, że gdyby nie było swobody tak wypowiedzi, jesteśmy, to pana poszło. Lider Janusz Palikot powinien wylecieć po 2 miesiącach w Platformie, a nie po tak długim okresie, kiedy tolerowaliśmy jego wyskoki. To po sam pierwsze. Odszedł, po drugie, sam odszedł. Wielokrotnie to tłumaczyłem, że nie jest żadnym bohaterstwem pana posła Gibały i innych posłów opozycji głosowaniem za poprawką na inwestycje w postaci poprawki na 50 milionów, kiedy inwestycja, ta o którą walczymy, wschodnią obwodnicę Krakowa, kosztuje miliard prawie. I chcę panu powiedzieć, że właśnie w tych dniach zapadnie decyzja i ta inwestycja ruszy jeszcze w tym roku. Ale ja i ruszą chcę, żeby inne moje wnuki i tego chyba, doczekały. I chyba pan poseł Gibała się nad wyraz będzie też cieszył. Nad wyraz będzie się też cieszył, bo to jest, wie pan, niech pan da mi powiedzieć, bo to jest prawdziwa skuteczność, żeby rozwiązać problem, znaleźć pieniądze potrzebne, a nie tylko trochę uprawiając taki poselski blichtry, jak pan poseł Gibała, który jak na partię, która jest partią, która odwołuje się do socjalu, jakby swoim życiem tego nie udowadnia. Chcę powiedzieć, że nie było żadnym z jego strony, żadnym wyczynem, żeby walczyć o 50 milionów, kiedy coś waży miliard złotych. Panie my to pośle, zrobimy kropeczka. Nieco później, bo kolejna, takie są, taka jest możliwość zadania pytań. Państwa, a jeszcze chcę panu powiedzieć jedną rzecz, jeśli chodzi o Kraków. Niech pan ucieka z tej tonącej łodzi, naprawdę. Jeśli chodzi o z powrotem Kraków. Do PiS-u. No nie wiem, czy przyjmiemy. Jak pan widzi, młodzież już rozdysponowała pana przyszłość polityczną. Ja muszę państwu powiedzieć tak, jeśli wy uważacie, że w Platformie jest tak źle, jak dzisiaj, patrząc na to, co się